Identyfikator podmiotu. SCP-457. Klasa podmiotu. Euclid. Potencjalny kiter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-457 zamknięty jest w komorze o wymiarach 5x5 metrów, chronionej różnymi środkami przeciwogniowymi, cement azbestowy, płyty perlitu, o łącznej grubości co najmniej 23 cm, które znajdują się na wszystkich powierzchniach oraz na oknie obserwacyjnym, chronionym również tarczą przeciwpodmuchową. Na wejście do komory składają się co najmniej dwie hermetyczne komory, w których temperaturę można regulować i które można zaplombować w razie problemu. W komorze SCP-457 należy utrzymywać wysoką wilgotność, a w podłodze zainstalowany musi być system odprowadzający wodę. Ponadto wymagany jest zainstalowany system zraszaczy, który nigdy nie może zostać wyłączony, i węże zapasowe, które mogą wypuszczać wodę pod ciśnieniem przynajmniej 2,1 MPa. SCP-457 może przebywać w niewielkiej strukturze, znajdującej się przy ścianie komory, na której nie rozprowadza się wody, acz zapewnia ona obiektowi jedynie minimalną ochronę. Pracownicy wchodzący do komory SCP-457 powinni być ubrani w trudnopalne kombinezony klasy A z kontrolowaną temperaturą wewnątrz i przebywać w grupach trzyosobowych, których co najmniej dwóch członków będzie wyposażonych w wysokojakościowe tarcze przeciwpodmuchowe oraz gaśnice awaryjne. Pracownicy powinni wchodzić do komory SCP-457 tylko w celu dostarczenia SCP-457 jego dziennej racji materiału paliwowego lub naprawy wszystkich nieprawidłowości w przechowalni bądź systemie zraszaczy. Jeżeli SCP-457 zaatakuje pracownika, należy przywrócić obiekt pod kontrolę za pomocą gaśnic i węży awaryjnych, za którą rozumie się powrót osobnika do jego bezpiecznego rejonu przechowalni. W razie uszkodzenia przechowalni przez SCP-457 należy uruchomić awaryjne systemy zraszaczy, a personel wyposażyć w gaśnice oraz tarcze przeciwpodmuchowe. Opis. SCP-457 to najwyraźniej rozumny byt, na który składają się płomienie. Właściwy budulec SCP-457 jest nieznany, a nawet niewidoczny i niemożliwy do zbadania za pomocą jakichkolwiek znanych środków. Jednakże kształt obiektu jest wyróżniony przez płomienie, które zeń wychodzą. Jeżeli obiekt ma wystarczająco dużo paliwa, by osiągnąć określony rozmiar, często przybiera sylwetkę humanoidalną. Najbardziej rudymentalną formą SCP-457 jest pojedynczy płomień o wymiarze porównywalnym z tym na główce zapałki. W rozmiarze tym SCP-457 ma ograniczone możliwości działania i nie wykazuje żadnych niezwykłych właściwości w porównaniu do jakiegokolwiek innego płomienia, oprócz tego, iż upodobał sobie miganie, za pomocą którego może parzyć ludzkie ręce, oraz zdolność przeskakiwania na bardziej łatwopalne materiały lub inne płomienie, które następnie obiekt asymiluje w swoją formę. Wraz ze zwiększeniem swojego rozmiaru, SCP-457 jest w stanie osiągnąć bardziej złożone kształty oraz wykazuje większą inteligencję. Nieznane jest źródło inteligencji SCP-457, jednakże po osiągnięciu przezeń rozmiaru okołoludzkiego, niemalże zawsze przybiera on formę humanoidalną, tworzoną i otoczoną płomieniami. Zaobserwowano, iż SCP-457 komunikuje się za pomocą pisania liter ogniem w powietrzu, przypalaniem ścian i innych powierzchni, a rzadko kiedy mowy, którą posługuje się przez wysokie ciśnienie, skrajnie nagrzane powierzchnie oraz dźwięki charakterystyczne dla płomieni. Po osiągnięciu przez SCP-457 nierozpoznawalnego progu rozmiaru i zasobów paliwowych, SCP-457 ulega rozdwojeniu, czego produkty również mogą się rozdwoić, o ile będą miały ku temu takie możliwości jak SCP-457. Warto odnotować, iż byty SCP-457 wykazują agresję względem siebie i albo próbują wzajemnie się skonsumować, albo zgasić swoje płomienie, co jest szczególnie widoczne, kiedy dostępne są ograniczone zasoby paliwa. Zachowanie SCP-457 jest ogólnie przewidywalne, jako że celem osobnika jest wyłącznie pochłanianie kolejnych zasobów paliwowych oraz rozprzestrzenianie. Niebezpieczeństwo stwarzane przez SCP-457 związane jest z jego zdolnością do zwiększania swojej inteligencji oraz rozmiaru, co przekłada się na wyraźne możliwości uczenia się i naśladowania. Stanowi to powód celowego uszkadzania i sabotowania systemów zraszaczy,
a rzadziej nawet rozkładania zaawansowanych pułapek przez obiekt. Podmiot usiłował także oszukać i namawiać pracowników, by go wypuścili bądź umożliwili. Podmiot usiłował także oszukać i namawiać pracowników, by go wypuścili bądź umożliwili dostęp do większych zasobów paliwowych. W związku z wyjątkowym składem SCP-457, jego zmienną inteligencją i niekooperatywną naturą, niemożliwe jest dokładne zbadanie psychologii obiektu przy użyciu porównań ludzkich. SCP-457 został pozyskany w lecie 2007 roku, po przypisaniu działalności obiektu kilku pożarów lasów. Nie wiadomo gdzie ani jak powstał SCP-457. Trwa śledztwo mające określić, czy SCP-457 mógł być odpowiedzialny za inne, większe pożary lasów. Dodatek. Przesłuchanie SCP-457 przez doktora. Czy możesz teraz mówić? Tak. Dobrze. Czy masz coś przeciwko udzieleniu mi odpowiedzi na kilka pytań? Rozumiem, że nie. Co sądzisz o swoim uwięzieniu? Nie lubię. Brak paliwa. Brak powietrza. Zapewniliśmy ci wystarczająco dużo powietrza i paliwa, byś przetrwał. Nie mogę płonąć. Brak paliwa. Chcesz powiedzieć, że nie możesz urosnąć? Rosnąć. Potrzebuję. Muszę rosnąć. Jak się czujesz? Głodny. Czy czujesz cokolwiek poza głodem? Co czujesz w związku z ludźmi? Płoną. Co czujesz w związku z paliwem? Płonie. Proszę się odsunąć od okna, albo będziemy zmuszeni znacznie zmniejszyć twój rozmiar. Co czujesz w związku z wodą? Proszę się odsunąć od okna, albo zmuszeni będziemy ponownie włączyć zraszacze. Rozumiesz? Odsuń się od okna, a nie zostaniesz zgaszony. Rozumiesz? Chcę paliwa! Chcę powietrza! Chcę płonąć! Chcę płonąć! Chcę płonąć! Chcę płonąć! Nie ma stąd wyjścia! Czy mógłbyś z łaski swoj... Co ty wyprawiasz? Szuka drogi uciekania! W tym momencie SCP-457 zdołał ciężko uszkodzić większą część systemu wzraszaczy i fragment wtryskiwacza paliwa, który utrzymywał obiekt w formie inteligentnej, zapewniając mu dostęp do kilku galonów materiału palnego. Transkrypt przesłuchania został pozyskany przez kamerę bezpieczeństwa przed podmuchem. Chwilowe uszkodzenie przechowalni SCP-457 miało miejsce z powodu wykorzystania przez niej luki będącej uszczelką wykorzystywaną do przymocowania tarczy przeciwpodmuchowej do reszty komory. Nie wiadomo, w jaki sposób SCP-457 się o tym dowiedział i w następstwie wykorzystał ową nieprawidłowość. Od tamtego wydarzenia obiekt znajduje się w komorze o lepszych zabezpieczeniach.